Cześć, jestem Jakub z kanału Moonbrick. Ja już wróciłam ze spotkania LEGO-tuberów w Historyland. Było rewelacyjnie, ale dokładniej pokażę Wam w krótkim pokazie zdjęć. Żeby wszyscy uczestnicy spotkania dobrze mnie rozpoznać, występowałem tam w koszulce z napisem Moonbrick. Wiadomo, jak takie spotkanie, to muszę też lekko promować swój kanał, więc zamówiłem jeszcze więcej takich naklejek z napisem Moonbrick i muszę Wam powiedzieć, że jestem zadowolony, bo udało mi się rozdać około 30 naklejek. Każdy z uczestników dostał taką limitowaną opaskę na rękę z napisem pierwszy zlot LEGO tu. No to teraz przyszła pora, żeby pokazał Wam, co dostałem od innych uczestników i zaproszonych gości. Bardzo cieszy mnie fakt, że udało mi się zgromadzić wszystkie autografy od zaproszonych gości. Od Maćka z kanału Maciek i Klocki dostałem dwie naklejki jego kanału. Paweł z kanału Brodaty Geek dał mi naklejki, a także taki swój obrazek, awatar. Paweł z kanału Brodaty Geek też mi coś dał, a mianowicie dwie naklejki i swój awatar. Tutaj jeszcze jest autograf Brodatego Geeka. Klaudiusza z kanału Mistrz Klaudio dostałem plakietkę, którą mogę sobie na koszulkę doczepić, a także jego awatar, także z autografem. No i teraz co dostałem od Klockozaura. Dostałem taką kartkę, która reklamuje jednocześnie trzy jego kanały. Natomiast od Mega Space Fightera dostałem taką czapeczkę dla odmiany. Tutaj nie było żadnych naklejek, żadnych kartek. Niestety Kamil z kanału Goldie nie dawał żadnych naklejek i nic. Szkoda trochę, ale fajnie było z nim porozmawiać. To już wszystko, co dostałem od dużych LEGO-tuberów. Teraz pora, żebym pokazał Wam, co dostałem od mniejszych zaproszonych twórców. Od Bartosza z Klocków dostałem jego wizytówkę i taki mały obrazek z jego podobizną. Klockopedia. Klockopedia dała mi aż trzy rzeczy ze swoim awatarem, mianowicie taka naklejka, większy obrazek i znowu wizytówka. Przyjechał na spotkanie także Abakus. Od niego dostałem małą taką naklejkę, nawet nie wiem, czy to jest naklejka, już tutaj kładę. Na koniec muszę wrócić do Maxa z kanału Klockopedia, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale niedawno stracił on swój kanał. Pomóżcie, jak założy swój nowy kanał, mu odbudować ten kanał. Dodatkowo, każdy, kto zebrał wszystkie podpisy zaproszonych LEGO-tuberów, dostawał dowolny magazyn wydawnictwa Amid lub Blue Ocean. Ja sobie wybrałem taki magazyn z Ninjago,
niedługo będzie recenzja i tam powiem Wam, co znajduje się w środku. To już koniec tego odcinka. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich uczestników tego spotkania, i mniejszych, i większych. Było naprawdę rewelacyjnie. Żegnam Was. Pa!